Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż to ostatnio działiśmy, mianowicie po pierwsze odwiedziliśmy tajemnicze lokum, lokum Avalaha. Okazało się, że koleś od wielu, wielu setek lat, może nie od wielu, wielu setek, ale ponad 200 lat, z tego co wywnioskowała Yennefer, studiował starszą krew. Właściwie miał tam całe drzewo genealogiczne potomków, znaczy przodków Cili. A wcześniej jeszcze zamordowaliśmy Lugosa Szalonego. Właściwie sam się o to prosił. Chciał się dogadywać z Nilfgaardem. No a teraz słuchajcie, czas ruszyć do Elfich Ruin i spotkać się tam z Pippą. Dobra, zobaczmy, gdzie to jest. To jest tutaj. Może być drobny problem, żeby się tam dostać. Żeby weźmiemy łódź i tam popłyniemy. I tutaj łódź jest obok mnie od razu. A więc bierzmy ją. No i na końcu poprzedniego odcinka pochowaliśmy Skiala, pamiętacie? Tego chłopaka, który opowiedział nam, jak doszło do tego, że spotkał Ciri. Ale żeby zdobyć tą informację, musieliśmy użyć... Yennefer musiała użyć nekromancji. To nie było zbyt przyjemne. Ale z tym połówkiem oczywiście też się wiążą pewne problemy, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Dobra, a my płyniemy teraz do ruin. Elfich ruin, gdzie ma się znajdować ten słoneczny kamień. To jest nam potrzebny, aby zrobić pułapkę. Znaczy zrobić pułapkę. Zostawić pułapkę na Dziki Gon. Dobra, płyniemy. Boże, pionowe skały. Ale że aż takie? Mam nadzieję, że te Erynie czy inne dziadostwo mnie tutaj się mniej zainteresuje za bardzo. Przynajmniej liczę na to, powiem szczerze. Dobra, my już prawie jesteśmy na miejscu. Pięknie sobie płyniemy. No dobra, Filippa jest taka trochę, wiecie. Znaczy, ona taka sama była w książkach. Taka troszkę wredna. Okej, tutaj jest ta starożytna krypta. Oj! Wchodzimy łódź oczywiście, za blisko podpłynąłem. Dobra, wysiadamy. Ale tylko gdzie ona jest? A, tutaj czeka na nas. Spójrz na to. No, dzień dobry. No, po prostu to otwarła. I co teraz? Planujesz wyhodować sobie nowe oczy jak Vilgefort? Kiedy go zabijałem, proces nie był zakończony. I wyglądało to mocno makabrycznie, ale... Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe. Oczywiście. Słyszałem też o pewnym ślepym krasnoludzkim bogaczu z Mahakamu, który kazał sobie sprawić w oczy doły dwa wielkie rubiny. Oa! Syreny? A, syreny. Co? Kurde! O, wow. A, czekajcie. Stop, mały stop. Słuchajcie, mamy tutaj punkty do rozdania. Właściwie jeden punkcik. A dajmy go sobie go w to. To jest krwawienie. Nie mogę tego zrobić podczas walki. Dobrze wiedzieć. Dobra. Mam czas ściągnąć na ziemię. Dobra. Utopcy ochroniły. Mamy tu coś do zrobienia.
Ojojoj, już się tak nie rzucaj, Filipa. Dobra. Czajmy więc. Gdzie jest ten słoneczny kamień, po którego tutaj przybyliśmy? Tylko jak teraz dostaniemy się na górę? Po schodach. Zaraz je naprawię. Kurde, jest potężna. Bez dwóch zdań. Naprawdę. Dziewczę robi wrażenie. Chodźmy. Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Yennefer i Triss, bardzo źle wpływa na Cyrillę. Wy chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. Triss udaje starszą siostrzyczkę Ciri, ale tylko patrzy, jakby ci wskoczyć do łóżka. Ty i Yennefer bawicie się w rodziców. Tak, więc jeśli chciałabyś się wcisnąć na piątego, ewidentnie nie wiem. Wow. O, natychmiastowe zabicie. Ładnie. W odpowiednim momencie się włączyło. Wiedźminie? Coś mówiłaś? Kurde, golem nam przerwał. Ten żywiołek, czy co to kurde było? Dziadostwo. No i co teraz? Wygląda na to, że wszystko będę musiała robić za ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda, jakby czekał na zapłatę? Nie mam drodnych. Chodzi o krew, o kup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Boże. Ona się rzuca. Tak arogancka. O, zadziałało. Zapraszam. Dobrze. Yennefer musi mieć naprawdę duży wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Geralt, zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Aż tak ci zależy na grze wstępnej? Hmm. Nie uśmiecha ci się współpraca z cesarzem. Wręcz przeciwnie. Dotąd największym błędem loży było stawianie na słabych władców. Imponuje ci, że Emhyr trzyma swoich czarodziejów tak krótko? Yennefer ma rację, trzymając cię z dala od polityki. Nie zorientowałbyś się, skąd wieje wiatr, nawet gdybyś obsikał sobie spodnie. Otóż Geralt zawsze... Zresztą czarodziejki zawsze tak mówią o Geralcie. Powinnaś porozmawiać z Yennefer. Widzę, że ciągle są między wami jakieś nierozwiązane sprawy. Yennefer zawsze chodziła własnymi drogami. To naprawdę wzruszające, że teraz postanowiła zadbać o sprawy loży. Jeśli jej nie ufasz, zawsze możesz odejść po pokonaniu Dzikiego Gonu i poprosić o azyl w Redanii. Albo wsadzić głowę do paszczy Zoigla. Dzięki, ale mam inne plany. O. Umowa z Emhyrem to wasza sprawa. Nie mnie powinnaś ściągnąć za język. Czyli nic ci nie powiedziała? A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od Ciri. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. To co? Idziemy? No idziemy. Nie uważasz, że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać do życia Ciri? Nie. Przecież wiesz, że nie możesz nas wszystkich odgonić od niej mieczem jak watahy wilków. Mogę i zrobię to, jeśli będzie trzeba. Mhm. A ja Geralt potrafi. Ale sobie z czarodziejami wyradzić. Nie najgorzej. Poczekaj. Coś tu jest. Czujesz? Nie. Mój medalion... Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem.
Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Patrz! Archan Lumar! No i co? To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj. Więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła. Aha, zwierciadła trzeba będzie poprzestawiać. Tak, żeby oświetlała tą centralną. Dobra, damy sobie radę. Nie takie rzeczy się robiło. No. A ty, panie duchu. Chodź tu. No, chodź, jeszcze raz. Kurde, nie mogę... Nie mogłem sparować jego ciosów. Dobra, spróbujmy coś tu porobić. Staw prawidłowo system luster. Okej, dobra, to jest chyba dobrze. Kurde, nie wiem. Ale tu są tylko dwa ustawienia. Zostawmy to na razie tak. Pijmy sobie jeszcze trochę wody. No, idziesz, Geralt, idziesz. Kurde. Ech. Nie, jest to spokojnie. Dobra, załatwiony. Okej, poszło. Dobra, mamy zbadać kamień słoneczny. Dawaj miecz, Geralt. W razie nie będzie potrzebny. Ja mam taką nadzieję. Co my tu mamy? No wreszcie. Daj mi go i zabierajmy się stąd. Nie tak szybko. Musimy coś ustalić. Niech zgadnę, musisz lecieć. Zaraz mi powiesz, że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości. Mojej przyszłości. No dobra. Nie martw się. Cesarz na pewno znajdzie ci jakieś zajęcie. Przestań dowcipkować i słuchaj uważnie. Kiedy tylko pokonamy Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszałamiająca kariera Yennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa, bo nie interesuje mnie odrodzenie Loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. A tak. I mówisz mi to wszystko, bo... Jak cię znam, to kiedy pokonamy dziki Gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? Bardzo to romantyczne, ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Yennefer i zniknij. Taka wredota.
Chcesz zająć miejsce Yennefer przy Emhyrze. I przy Ciri. Chyba rozumiesz, że to się stanie tak czy inaczej. I naprawdę wolałabym, żeby Yennefer była już wtedy daleko. Trzymanie jej w cesarskich lochach byłoby kosztowne i sprawiałoby złe wrażenie. Ach, taka cwaniara. Masz dla mnie jeszcze jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia. Wracamy z powrotem. Ach, to za babsko. No dobra, wracajmy z tych ohydnych. Wow, nie tędy. Dobra, mamy poinformować Avalacha, że wszystko zostało przygotowane jak należy. No dobra, w takim razie, słuchajcie, powolutku, powolutku, pomalutku. Tu coś jeszcze jest. Nad nami. A więc na razie nie mogę nic robić. Dokąd ten korytarz prowadzi? Mam nadzieję, że tędy stąd wyjdę. Byłoby głupio się teraz zgubić w tych ruinach. Wow. Ach, cwaniaki. Dobra, ten zdjęty. Okej. Załatwieni. Gdy tutaj jeszcze nie byłem. Zamknięta skrzynia, ciekawe. Może, że to jest związane z jakąś misją poszukiwawczą. Dobra, na razie mnie to mało interesuje. Kurde, jak stąd wyjść? Zróbmy to sobie tak. Tędy weszliśmy i tędy mam nadzieję, że stąd wyjdziemy. Może tędy? A, czekajcie. Skąd przyszliśmy? O kurde, nie jest łatwo tutaj wyjść z tych ruin. Okej. Szybko, szybciorem, szybciorem, Geralt. Nie mamy całego dnia. Dobra, tędy. Są te schody zbudowane przez... Koleżanko, to jest miejsce mocy. Warto by tam było zajrzeć. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Pewnie. Korzystajmy. O, Igni się wzmocniło na jakiś czas. Dobra. Zwiększmy to krwawienie. Myślę, że się przyda. Okej, okay, pędzimy, pędzimy, pędzimy. No i co? I znowu gdzieś źle skręciłem? Czy tylko mi się zdaje? No ja... Co my tu mamy? Zdychaj. Cholerne upiory. Mam wrażenie, że chodzę w kółko. Pewnie, że chodzę w kółko. Wyjdźmy stąd wreszcie, no. Te ruiny są ogromne. Dobra, na szczęście tutaj już wyjście.
Dobra, pomedytujmy sobie do rana. Uzupełnimy eliksir i ruszamy do Avalaha, pogadać z nim. Dobra, tu jest znak, możemy odbyć sobie szybką podróż. Port w Kertrolde, moi drodzy. Okej. Nie ma złych drakarów, nie ma złych pogody. Chociaż kurde. Wiesz co, zanim ruszymy, jeszcze bym sobie poszedł do Kowala, naprawić ekwipunek. Sporo rzeczy mamy do sprzedania. Zróbmy to. Zajmijmy się tym. A do Avalaha za momencik dotrę. A więc wróć. Siema, siema. Chętnie. Siema, siema. Dobra, posprzedawać mnie to wszystko. O, dobra, ciężki pancerze mnie nie interesują. Jukis Undvik 100 dają. Pytanie tylko, jakie ja mam. Dobra, najważniejsza naprawa. Bywaj. Bywaj. Zerknijmy sobie. No, moje zerikańskie dają dokładnie tyle samo. Dobra. Pędzim w takim razie. Dobra, czas w końcu udać się do tego Avalaha i zobaczyć, co nam powie, czy się dowiedział o naszej wizycie u niego. Oraz informować go o tym, że jest wszystko już gotowe. Że możemy zaczynać, mam kamień. Tak więc myślę, że możemy zacząć jakieś działania przeciwko dzikiemu Gonowi i rozwiązać może w końcu ten problem. Na co się gapi? Jest Avala. Zajrzeliśmy się trochę po twoim laboratorium. Siema. Tak, Geralt. Okej, może mogę wypytać o wszystko. Kiedy już użyjemy kamienia słonecznego, skąd wiesz, że Eredin się nie zorientuje? Nie pomyśli chyba, że to elfy z białych okrętów nagle się za nim stęskniły. Możemy zmienić sygnał emitowany przez kamień słoneczny. Także Eredin nie rozpozna jego pochodzenia. To nie jedyny artefakt o takiej mocy. Są inne? Świetnie. Tylko po co w takim razie musiałem biegać tam i z powrotem po całym Skellige? Kamień słoneczny był najłatwiejszy do znalezienia. Wierz mi. No. Byliśmy w twoim laboratorium. Mam nadzieję, że nie narobiliście tam bałaganu. Nie wspomniałeś, że to dzięki tobie elfy NL tak dobrze znają możliwości Ciri. Nie wspominałem o wielu rzeczach, które w tej chwili nie mają już znaczenia. To, że manipulowałeś genem starszej krwi, jest bez znaczenia? Prowadziłem te badania, żeby chronić Ciri i wszystkich, w których żyłach płynie krew Laredoren. Dobra. A może chciałeś w ten sposób odzyskać kontrolę nad samą Larą po tych wszystkich latach? Lara umarła, a mnie zależy tylko na tym, żeby Ciri wypełniła swoje powołanie i przeżyła. Dobra. Kiedy spotkałeś Ciri po raz pierwszy, uwięziłeś ją. Teraz ją chronisz, walcząc przeciw swoim. Niezła wolta. Po pierwsze, nie uwięziłem jej. Sama mnie znalazła. Takie było jej przeznaczenie. Pewnie. Przejdźmy lepiej do po drugie. Czemu jej pomagasz? Bo jest niebezpieczna. Śmiertelnie niebezpieczna. Ty widzisz w niej człowieka, uczennicę, może nawet córkę. Ja widzę starszą krew. Siłę, która może zniszczyć świat, którą za wszelką cenę trzeba trzymać z dala od pijanego władzą Eredina. Działamy z różnych pobudek, przyznaję. Mimo to mamy wspólny cel, więc dobrze by było, gdybyś mi zaufał, albo chociaż spróbował. No dobra. Zobaczmy. Powiedz coś więcej o tym Karantirze. Dobrze go znasz? Czy go znam? Ja go wyhodowałem. Chyba wychowałeś. Nie, Geralt. Zacząłem go kształtować na długo przed tym, zanim się urodził. Całe wieki kojarzyłem w pary elfy, które przejawiały szczególne zdolności, które potrafiły manipulować czasem i przestrzenią. Efektem tych starań jest właśnie Karantir, złote dziecko. Złote dziecko, które wyrosło na zbrodniarza.
Aha. No. Biorąc pod uwagę to zazwyczaj, czym kończyło się posiadanie starszej krwi, to się nie dziwię. Uroczy ten wasz świat. Można się zakochać. Powiedz mi, jak wy to robicie? Gracie tu sobie na flecikach, malujecie landszafty z jednorożcem na rykowisku, stawiacie wieżyczki rzeźbione w różne esy floresy? A potem nas mordujecie? Bez mrugnięcia okiem? Bez wyrzutu sumienia? Jak? A czy ludzie mają wyrzuty sumienia, gdy zabijają elfy Ensid, krasnoludy, driady? Jesteśmy tacy sami, bo równie gorąco wierzymy, że inni są gorsi od nas. A szczera prawda. Wygląda na to, że Ciri już wkrótce nie będzie potrzebowała twojej pomocy. Ani twojej. Zgadza się. Będzie mogła robić, co zechce. I ja ją w tym wesprę. A ty? Jesteś gotów dać jej wreszcie żyć własnym życiem? Do niczego jej nie zmuszę, jeśli o to pytasz. Co z Margaritą? Udało mi się przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Czuję się już dużo lepiej. Właściwie to im szybciej ściągniemy tu Eredi, na tym lepiej, bo te twoje czarodziejki niedługo zaczną ze sobą walczyć. Aż tak źle? No cóż, a mają tworzyć jedną lożę, nie? Zarąbiście. Znaleźliśmy kamień słoneczny. Dar Gelbana dla Dillian z Białych Okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. Co by tu zrobić? Dobrze, moi drodzy. Na razie dołączę do nich na Undvik. Do zobaczenia na Undvik. Bo jeszcze to nie koniec tego, co tutaj chciałbym podziałać. Znaczy, może i koniec, ale z odcinkiem się nie wyrobię, no. A więc słuchajcie, moi drodzy, dołączymy do Avalaha oraz czarodziejek na Undvik już w następnym odcineczku. A tymczasem, no cóż, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.